Spraw to nasz Ojcze, byśmy byli jedno. Spraw to nasz Ojcze, byśmy byli jedno. Kielich, który błogosławimy, jest udziałem we krwi Chrystusa. Chleb, który łamiemy, jest udziałem w ciele Chrystusa. Spraw to nasz Ojcze, byśmy byli jedno. Ponieważ jeden jest chleb, przeto tworzymy jedno ciało, wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. Spraw to nasz Ojcze, byśmy byli jedno. Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami. Ojcze, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy, ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Prosił Pana Boga, aby nas uwolnił od grzechów i zjednoczył wszystkich, którzy przyjmują ten sam chleb eucharystyczny. My grzesznie Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzesznie Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzesznie Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Zanim pobłogosławię Najświętszym Sakramentem, w tym miejscu za chwilę poświęcimy krzyż, który, jak widzicie, został wzniesiony tutaj w tym miejscu, gdzie chcemy zbudować na Panu Bogu, na chwałę, świątynię. Chciałbym też od razu już podziękować wszystkim, którzy trudzili się wokół stworzenia tego miejsca, stworzenia tego krzyża, którzy wykonali ten krzyż, którzy pracowali przy tym, bo jest tutaj naprawdę bardzo dużo pracy włożone, że wszystkim, którzy tutaj swoje serce i swój pot stawili przy tym krzyżu, chciałbym podziękować dyrektorowi, też komitetowi zdobanemu i wszystkim parafianom dzisiaj za stworzenie tej uroczystości. Za to, że o tych ołtarzach to mogę powiedzieć tylko tyle. Jeśli zrobiliście takie piękne ołtarze, to wzniesiemy tą świątynię. Też było wyjątkowo piękne. Włożyliście dużo pracy. Wszystkim, którzy dzisiaj upiększyli w jakikolwiek sposób tą liturgię, dzieciom, które sypały kwiatki, ministrantom, pięknej orkiestrze akordeonowo-perkusyjnej. Wszystkim, którzy dzisiaj nieśli różne peretrony, chorągwie, zapłać serdeczne. To miejsce niech już też będzie dla nas szczególne. Mamy jeszcze kaplicę, wiadomo, spotykamy się w tym miejscu, gdzie odprawiana jest Przenajświętsza Ofiara, ale też już myślimy o tym nowym miejscu. Niech ten poświęcony krzyż będzie też jakieś miejsce modlitwy. Tutaj mam nadzieję, że jakiś mały ogródek nawet, może
stan i usiąść, sobie też pomodlić się. Jest to w takim dobrym miejscu naszej refleksji. Módlmy się. Drodzy bracia i siostry, za chwilę mamy uroczyście pobłogosławić Nowy Krzyż. Zbudźmy najpierw akt wiary i uczcijmy Boga, który w swoim wiecznym planie postanowił, aby krzyż stał się znakiem Jego miłosierdzia. Patrząc na krzyż, pamiętajmy, że na nim Chrystus objawił swoją najwyższą miłość do Kościoła. Uwielbiając krzyż, pamiętajmy o Chrystusie, który przez swoją krew na nim przelaną usunął wszelkie podziały istniejące między ludźmi i z różnych narodów utworzył jeden lud Boży. Oddając cześć krzyżowi, pomyślmy o nas samych, że jako uczniowie Chrystusa jesteśmy wezwani do niesienia naszego codziennego krzyża i do naśladowania Pana. Ze skupieniem bierzmy udział w tym obrzędzie, starajmy się jeszcze głębiej wniknąć w tajemnicę krzyża i doświadczyć Jego zbawczej mocy. Módlmy się. Boże, Twój Syn przechodząc do Ciebie z tego świata zawisł na drzewie krzyża, aby pojednać z Tobą ludzką rodzinę. Wejrzyj na wiernych, którzy wznieśli ten znak zbawienia i Jego mocą wspomagaj ich w niesieniu codziennego krzyża, aby biegnąc drogami Ewangelii, szczęśliwie dotarli do niebieskiej mety przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pobłogosław, Panie Boże Wszechmogący, ten krzyż, znak naszego zbawienia, mocą Twojej męki, śmierci, zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Pobłogosław tę ziemię, która przeznaczona jest na budowę nowej świątyni. Spraw, by nasz trud, nasz wysiłek, nasza modlitwa przede wszystkim wznosiły tę nową świątynię, której żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pieśń Ciebie Boga wysłuchamy. Ciebie Boga wysłuchamy, Tobie Panu wierzcha chwała. Ciebie Panu i na bramy, Ciebie wielkie ziemia cała.